Cześć, cześć. Skończyły się nagrania z zeszłego roku, które mógłbym wrzucić na kanał. Niestety. Zaskakująco mało okazji motocyklowych tej zimy. Chyba jeszcze mniej niż poprzedniej. Bo tak naprawdę to jedynie w styczniu ten wyjazd noworoczny. I później znowu jest peszek. Myślałem, że teraz w sobotę coś uda się nagrać podczas jazdy na motocyklu, ale się okazuje, że przyjdzie teraz już orkan Otto i będzie kiszka. Nie pojeżdżę. No i tak naprawdę chciałem zachować ciągłość w nagraniach do wiosny. Nie wiem, czy się uda. No, ostatni przygotowany film opublikowany w środę. Ostatnią, ten z marcowego wyjazdu w Bieszczady. Mam pomysł, żeby zmontować jeszcze jeden odcinek o tych najfajniejszych trasach z zeszłego roku. To też jest do, jakby do zrealizowania. Więc już będą dwa z tym. No i może w międzyczasie się trafi jakiś jeden dzień temperaturowo słoneczno, bezopadowo suchy, żeby się gdzieś przejechać. Bo już mnie skręca. Serio. Już chyba cały YouTube motocyklowy przejrzany i naprawdę już bym gdzieś pojechał. Jadę tą drogą moją błotnistą, stąd was trochę telepie pewnie. Jest to też test przed sezonem motocyklowym, czy ładowanie podczas nagrywania powoduje to, że się bateria, może nie to, że ładuje, ale że zasilanie idzie z GoPro. Muszę sobie to wszystko przetestować, bo no fajnie by było, gdyby tak zadziałało. Jak nie, no to z tymi bateriami trzeba się wachlować. Jak przetrwaliście zimę? Nie była ona jakaś mocno uciążliwa pod względem, nie wiem, mrozu, śniegu i tak dalej, bo umówmy się, nie było chyba, nie wiem, tam pojedyncze dni takie śnieżne, więc teoretycznie nie ma dramatu, a na motocyklu nie ma kiedy jeździć. Daliście radę? Mam nadzieję, że na wiosnę się widzimy gdzieś na trasie. Plany na wiosnę się krystalizują. Podobno będzie w Lublinie otwarcie sezonu motocyklowego. Takie oficjalne. Ciekawe, nie? Zamknięcia nie było, otwarcie będzie. Z tego co widziałem, się szykuje 23 kwietnia. No i jeśli pogoda dopisze, to się chyba kopsnę. Chyba się zobaczymy z motocyklistami wtedy. Chociaż nie jestem jakimś wielkim entuzjastą, ale no po zimie fajnie byłoby się zobaczyć z ludźmi, czy jeżdżą i tak dalej. Pewnie no, się pokręcę chwilę dookoła, tak jak ostatnio, i gdzieś się przejedziemy. Tak to bywało. Fajnie, tutaj zrobiłem sobie test Kalimoto, nie? Materiał, że chyba znalazłem tą właśnie aplikację, którą będę używał i której jakby nie mam nic do zarzucenia, znaczy nic. Jakieś tam minusy były, ale która miała być tą aplikacją, z której będę korzystał.
Okazuje się, że Kalimoto, czego w testach nie przeuważyłem w ogóle kompletnie, nawet nigdzie nie wyczytałem, a dopiero w komentarzach daliście znać, że takie coś jest. Że Kalimoto działa tylko w obrębie jakiegoś tam oznaczonego terenu. To nie jest tak, że w wersji darmowej oczywiście, że w wersji darmowej wszystko jest tip-top i w ogóle tylko nie ma tych feature'sów takich dodatkowych, typu tam jakieś ostrzeżenia meteo, fotoradary i tak dalej. Okazuje się, że ona działa tylko w zaznaczonym terenie. No i fajnie by było, gdyby ten teren to było jedyne miejsce, po którym ja się przemieszczam. Ale nie. Gdyby obejmował na przykład Bieszczady, pewnie by było ok, ale się okazuje, że ten mój teren jest bardziej na północ Lublina niż na południe, gdzie zapuszczam się zdecydowanie rzadziej. I Kalimoto to nie będzie ta aplikacja, z której będę korzystał. Bliżej mi do powrotu do rowera. Kurczę, jednak ten pierwszy mój wybór, że to będzie rower, nie był taki głupi. Oprócz tego, że apka jest, czy do tej pory była niestabilna, gdzie się potrafiła wykrzaczyć i cała trasa poszła się przejść. I zdarzało się to najczęściej gdzieś w jakichś długich wyjazdach. Bieszczady, czy gdzieś na takim jakimś dłuższym, znaczy dłuższym, no takim, no nie, no dłuższym wyjeździe w koło komina. No to jednak ten rower, no kurczę, pasuje mi najbardziej. I dam, nie wiem, ostatnią? Nie, nie będę mówił, że ostatnią. Dam jeszcze jedną szansę rowerowi na tą wiosnę. I wiecie, to też jest taka durnowata rzecz, że w sumie to nie potrzebuje jazdy z tym rowerem. Nie jest to coś, co jakby będzie definiowało wszystkie moje wyjazdy, że ono musi być zapisane. Wiecie, jak Endomondo kiedyś przy bieganiu, nie? Że trening się nie liczy, jak się w Endomondo nie zapisał. A to podobny przypadek tak naprawdę, bo szukałem różnych aplikacji, a pierwszą była Nike Runner. Nie, Nike Running. Później Endomondo umarło, więc Nike Running cały czas był i tak główną moją aplikacją przy bieganiu, do którego muszę wrócić, bo fizycznie już po prostu czuję całym ciałem, że mi brak aktywności fizycznej i bieganie wróci chyba. Chyba wróci, bo no kurczę, no nie da się bez ruchu. I powiem wam tak. Ten rower to jest właśnie takie moje Nike Running przy bieganiu. Nawet jak mnie coś w nim wkurzało, czy wkurza, to i tak ten pierwszy wybór uznaję za najbardziej trafiony, bo wszystkie aplikacje do niego porównuję. Dlatego rower wrócił na tapetę. Mam zainstalowany i Kalimoto, i rower. Ale chyba będę korzystał z rowera, bo Google Maps byłoby najfajniejsze, tylko że ono rysuje te mapy
nawet w osi czasu, tak, w taki głupawy sposób, że nie rejestruję nawet jak jadę z włączoną nawigacją, tylko gdzieś tam sobie w liniach prostych zapisuję i to można niby poprawić, ale po co? A trasy chcę mieć zapisane. Nie z powodu tego, że się będę gdzieś tam tym popisywał czy coś, ale po prostu fajnie mieć to zapisane tylko dla siebie. I tak będę z niej korzystał raczej. No. Jak macie jakiś temat, który chcecie, żeby poruszyć w tym vlogu jeszcze samochodowym, w oczekiwaniu na nowy sezon, dajcie znać w komentarzach. Zostawcie tego takiego, jak jest wszystko tip-top. A jak nie, to też zostawcie. Będzie mi miło. Jak oglądacie to, oglądaliście poprzednie odcinki, a nie zostawiliście jeszcze subskrypcji, będę wdzięczny, jak dołączycie do kanału tak bardziej na stałe. Dobra, to trzymajcie się. Miłej środy. I do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że zachowam regularność. Take care.